Mariusz dla zły, Mariusz! Mariusz dla zły, Mariusz! Mariusz dla zły, Mariusz! Mariusz dla zły, Mariusz! Dziękuję. Państwo przybyliście tragicznie. Witać Mariusza Bladłego, ambasadora Łodzi. Będziemy mieli galerię sław sportowych. Ja chciałam bardzo podziękować nie tylko za to, że zdobycie do tego medalu i pogratulować, ale również za dwie bardzo ważne zainspirował mnie pan do jednego, żebyśmy tworzyli aleję. Będzie pan pierwszą gwiazdę, która będzie przy ambasadorze. Tam powstanie. Panie Mariuszu, mamy coś z bokiem do nas. Bokiem tu do kamer. I spojrzenie do nas. A teraz będzie ten moment, proszę Państwa, na który wszyscy czekamy. Ja poproszę pana profesora Tomasza Kowalczyka z Akademii Sztuk Pięknych. Pan profesor przygotował specjalnie dla Mariusza Bladłego. Panie profesorze, pokazać się proszę.
Pan profesor jest w pracowni rzeźby. Tak, a teraz nastąpi coś, czego nie trenowaliśmy wcześniej. Ręce na miarę złota, na wagę złota. Zagiąć palce, zagiąć palce. Do nas, panie, z tymi rękoma do nas. On zawsze da radę. Do nas, panie Mariuszu, jeszcze. O, właśnie. Jest. Brawo. Ale są linie kapilarne. Nie, dobrze. Jeszcze numer 5 poprosimy. Szanowni Państwo, już wiecie o tym, że będzie to inna aleja gwiazd niż ta, którą mamy na ulicy Piotrkowskiej. Będą tam odciskane ręce znanych, ważnych sportowców, które będzie wybierała specjalnie wybrana kapituła. Ale resztę zgradzimy przy okazji wmurowania tejże gwiazdy. Gdzie będzie? W okolicy Atlas Areny. Cała reszta jest w tym. A kiedy to wmurowanie będzie?